Mimo porażki z Podbeskidziem Bielsko-Biała, piłkarze Radomiaka zachowali pozycję lidera pierwszej ligi. Natomiast sobotni rywal Olimpia Grudziądz to szósty zespół tabeli. Obie drużyny dzieli zaledwie 6 punktów. Co ciekawe, Radomiak i Olimpia zdobyły po 21 goli. Gwiazdą zespołu z Grudziądza jest reprezentant Afganistanu Omran Hajdary. 21-letni napastnik zdobył w tym sezonie już 8 goli i prowadzi razem z Mateuszem Marcem z GKS Bełchatów w klasyfikacji strzelców. Spotkanie Olimpii z Radomiakiem rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.